Powiem o tym domu. Powiem o tym domu, że jak kupowałam, zawsze marzyłam, nie wiem z czego to wynika, to z natury mojej jakiejś tam wynika, że zawsze chciałam mieszkać w starym domu. Mieszkałam w domu w Jeleniej Górze, który był wybudowany w 1938 roku. Urodziłam się, i to jest bardzo ważne, w cieniu Pałacu Królewskiego w Mysłakowicach. Niestety nie w pałacu, tylko na folwarku. Ale chyba tym duchem już jako dziecko przesiąkałam. I potem już zawsze marzyłam o tym, żeby mieszkać w starym, poniemieckim domu. Moja mama była przerażona, ponieważ pochodzi z tego pokolenia, które mówiło, przyjdą, albo słyszało to, że przyjdą tutaj Niemcy i nam tutaj to wszystko zabiorą. Więc wybudowała nowy dom w Karpaczu. No, a mnie się w końcu, prawie pod koniec życia udało kupić ten dom. Zapłaciłam za niego 150 tysięcy złotych. 50 tysięcy to była wartość działki, bo to jest duża działka. 50 tysięcy mury, bo tu właściwie nic nie było. To był dom niezamieszkały. I 50 tysięcy dusza tego domu. I to było najważniejsze. Takiego domu się nie da zbudować. Żaden architekt nie wymyśli, nie jest w stanie stworzyć takiego domu właśnie jak taki, który stoi już 150 lat i niejedno widział. Ja też uczę młodych przewodników. Mam nawet taki wykład na kursie przewodnickim, a co 2 lata mamy nowy kurs przewodnicki. Chodzi o to, żeby w przewodnictwie znaleźć swój własny sposób. Nas jest prawie 300 przewodników tutaj. I ja natomiast uprawiam tak zwane tradycyjne przewodnictwo, oparte na wiedzy. Ja nigdy, nie tak jak gilda przewodników, tam się przebierają, prawda, różne rzeczy robią, jakieś tam zdarzenia, eventy i w ogóle. To jest absolutnie nie moja bajka. Natomiast buduję w dużej części tą tak zwaną narrację, bo to się tak teraz ładnie, czyli ten sposób opowiadania, to się teraz tak ładnie określa, tak jak narracja w muzeum, prawda, czy w różnych obszarach, buduje ją właśnie na tożsamości. To, co próbuję przekazać tym młodym przewodnikom, żeby szukali swojej drogi, ale zawsze będzie bezpieczne, zawsze bezpieczne budowanie na własnej historii osobistej. Tylko trzeba... Nasz proces polega na tym, żeby sobie uświadomić. To trzeba trochę tej wiedzy mieć, nie? Żeby do tego wracać. Jak się buduje tożsamość, to buduje się ją w każdym miejscu inaczej, ale sposób jest właściwie taki sam, czyli głębokie wnikanie w historię, rozumienie architektury, przyrody, dlaczego rosną takie drzewa i takie rośliny i te detale architektoniczne, na które jestem też bardzo wrażliwa. Więc to jest bardzo ważne, żeby ludzie zaczęli zauważać płoty, prawda, jakie stoją i dlaczego, żeby chodzili na cmentarze na przykład. Czy to jest bardzo fajny spacer po cmentarzu. Więc ta historia, która jest zapisana, wracając do tej architektury, ta historia jest zapisana, jak to mówią poeci, nie? Ona jest zapisana też w kamieniu. Mnie się wydaje, że wbrew pozorom ludzie... jakby to powiedzieć... To chociażbym przesadziła, że żyją bardziej świadomie, bo chyba nie do końca. Ale naszą rolą przewodników jest to, żeby żyli trochę. Przez 3 dni, jak mają kontakt ze mną, to strasznie mi zależy na tym, żeby właśnie pobudzić ich świadomość.